dostałem paczkę, na którą czekałem, czekałem i się doczekałem. Trochę opowiem, o co chodzi. Nie wiem, czy pamiętacie historię tego noża, którego w pierwszych tygodniach bytności tutaj po prostu pozbawiłem trzonka, batując drewno. Później dostałem w prezencie taki nóż kupiony tutaj w sklepie spożywczo-przemysłowym. Wszyscy zachwalali, że on taki super, 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 a bardziej jest zabawka niż super. I oglądając tą całą historię, odezwał się Tomek Strach, który wykonuje noże profesjonalnie, zarąbiste noże. I wpadliśmy razem na taki pomysł, że przyśle mi nóż, który będziemy testować. Profesjonalny nóż leuku fiński, którym posługują się plemiona chyba Sami na północy, daleko Finlandii. Nóż terenowy. Zobaczymy, jak on wygląda. Kurczę, ale to zapakował. Paczka jest taka, jakby telewizor był. Nóż, który miałby być taki super, folii musiał przeciąć. Czy on jest taki wielki? Nie, no to czy to jest taki nożo maczeta praktycznie, leuku, noże terenowe służące do różnych czynności związanych z bytowaniem właśnie w lesie, w terenie, na biwakach, w takich rzeczach. Podstawowym nożem do obsługi gdzieś daleko na północy. Kurczę, nie mogę się doczekać, jak on wygląda. No już powoli, powoli, powoli docieramy do niego. To jest nóż, który jest zrobiony z stali. Oczywiście rękojeść podobno jest wykonana typów drewna, mianowicie z brzozy i czarnego dębu. O, jeszcze jest grubsza sprawa, ale dotarliśmy już do jakiejś paczki. Ciekawi jesteście, jak wygląda. Ja też. Tomek się zajmuje profesjonalnie tymi nożami, znaczy wykonuje je. Różne typy noży. No i właśnie pomysł polega na tym, żeby przetestować ten nóż, ale test będzie wyglądał tak, że wy sami napiszecie, jak ten test ma wyglądać. Ja ten test uczynię. Zobaczcie, jak to jest fajnie zrobione. O, pudełeczko takie drewniane. Możecie oczywiście później wam, jasna sprawa, napiszę, jak do Tomka trafić, co, jak. Tomasz Strach, TS. Tak to jest zrobione. Bardzo fajna, skórzana. Kurczę, jak do sklepu z tym pojadę, to nie bardzo, ale taka pochwa skórzana. Ekstra sprawa. Wszystko tutaj jest bardzo fajnie opakowane i wyeksponowane. No i sam nóż. Kurczę, kawał fantastycznego majchra. Już czuję, że mi w moich gablach, które nie są stworzone do pianina ani fortepianu, leży fajnie. O. Tak to wygląda. Pokażę wam z bliska. Może jak ten nóż się prezentuje. O. Bardzo ładny. Zrobione okucia miedziane, rzeczywiście. No i sam nóż jest takim nożem, który na pewno będzie tutaj używany jako podstawowy mój nóż do różnego rodzaju prac w terenie. Także
Ja się bardzo cieszę. Będziemy testować ten nóż. W ogóle zaczynamy testy. Test noża. I teraz uwaga. Napiszcie, jak powinien wyglądać taki test. Oczywiście tak, no, podejdźmy do tego profesjonalnie. Co tu można robić takim nożem i w lesie, i w terenie? Nie będziemy go gdzieś tam katować na jakichś szynach kolejowych, jakichś takich rzeczach, bo to nie o to chodzi. Także wymyślcie zadania dla tego noża, a ja go przetestuję. 10 najlepszych takich zadań dla noża przetestujemy, zobaczymy, jak to będzie. Tomek, wielkie dzięki. A Was proszę o nadsyłanie propozycji do testu noża Leuku.